YouTubie też mogły to zobaczyć, więc witam, witam. Ola Mikołajczyk inspiruje do piękna każdego dnia na Facebooku o 11. Widzimy się, nie każdego dnia, od poniedziałku do piątku. Widzimy się na Facebooku, że z prostym, szybkim makijażem, eleganckim, klasycznym, takim do bluzy, ale takim też do marynarki i inspiruje Was, jak go wykonać. Potem live'y na Facebooku są zapisane. A na YouTubie staram się na bieżąco wrzucać, natomiast dziewczyny z YouTuba, jeżeli chcecie więcej, to zapraszam na Facebooka na żywo. Dziewczyny, pielęgnacja zrobiona i mam nadzieję, że każda, która zagląda na to konto, wie, że to jest klucz do pięknego makijażu. Jeżeli jeszcze nie macie swojej pielęgnacji, takiej, która sprawia, że czy w makijażu, czy bez, patrzycie sobie na tą skórę i sobie myślicie, kurczę, fajnie wygląda, jest super napięta, czuję, że jest nawilżona, fajnie, że oczy są banalizowane. Są zmarszczki? No u niektórych są, bo jestem kobietą w eleganckim wieku, jak to się już ładnie mówi, 45 lat, chociaż w duszy cały czas czuję 25-30 to max. Ale jeżeli ta okolica oka jest pięknie nawilżona, to naprawdę te zmarszczki mi absolutnie nie przeszkadzają. Pozdrawiam, pozdrawiam, witam dziewczyny, które zaglądają i są na żywo. Cudownie, że jesteście. No więc tak to z tym przygotowaniem, jeżeli nie masz takiego swojego dobrego rytuału pielęgnacyjnego. I tutaj też od razu odrzucam mity, że pielęgnacja musi trwać długo, że perfekcyjna, dobra pielęgnacja to są jakieś raz, że miliony wydane, dwa, że miliony godzin spędzonych. Absolutnie nie. Dziewczyny, to co ja robię rano, to jest 3 minuty pielęgnacji porannej, 3 minuty pielęgnacji wieczornej i oczywiście funduję sobie domowe spa. Przynajmniej raz w tygodniu sięgam po maseczki, sięgam po maskę oczyszczającą, sięgam po mikrodermabrazję, sięgam po peeling z kwasem, miksuję i bawię się tym. To jest takie moje 5 minut, takie moje spa kobiece, czasu dla siebie i każdego dnia Was dziewczyny też do tego inspiruję, żebyście znajdowały te 5 minut dla siebie. A jak nie macie, nie swacie swojej przyjaciółki od piękna, to zapraszam Was do tego, żebym ja Was mogła poprowadzić w świecie piękna, bo tym się zajmuję. Na czym polega moja praca? Dobieram kosmetyki, te wszystkie kosmetyki możecie u mnie sprzedać, te wszystkie kosmetyki możecie u mnie kupić. Bo dobieram kosmetyki i wysyłam je w całą Polskę. Dlaczego warto kupować u przyjaciółki od piękna? Dlatego, że masz perfekcyjnie dobrany kosmetyk. Dlatego, że masz opiekę. I jak nie dobiorę Ci perfekcyjnie produktu, to możesz wymienić ten produkt. I dziewczyny, to jest niesamowita oszczędność i czasu, i pieniędzy, bo stoimy pod tymi półkami i się zastanawiamy, co. No ja już szczęśliwie nie, ale wiele z Was nadal stoi pod tymi półkami. Te półki są, uginają się od ilości, natomiast bardzo często bierzemy z półki, bo podoba nam się pudełeczko, ale ono kompletnie nie służy naszej skórze i nie daje tego, co nam nasza skóra potrzebuje. Bardzo często wydaje nam się, że mamy tłustą skórę, a tymczasem mamy suchą. Mamy poczucie, ona się wyświeca, ona musi być tłusta. Ale nie wiesz, że skóra naturalnie się nie nawodni, ale naturalnie się natłuści. I przyjaciółka od piękna Ci to powie i Cię w tym poprowadzi. I zobaczysz, jak z dnia na dzień, używając dobrze dobranych produktów, ta Twoja skóra się zmienia. Więc kochane, zapraszam Was, bo to jest taki świetny czas. Marzec, gdzie sprzątamy, robimy porządki, otwieramy się na wiosnę, otwórzcie się też na wiosnę, jeżeli chodzi o Waszą kosmetyczkę, jeżeli chodzi o Waszą świadomą pielęgnację, dobierajcie, piszcie do mnie, dobiorę Wam produkty, możecie przetestować te produkty u siebie w łazience, korzystajcie dziewczyny z tego. No ale tyle o pielęgnacji, zawsze muszę coś dodać o pielęgnacji. Dziewczyny, zawsze muszę dodać, bo to jest pięta achillesowa kobiet. Wydamy miliony na podkład i wydaje nam się, to będzie super, bo on zakryje. Podkład nie ma zakrywać. Podkład ma wyrównywać kolory skóry i uwidaczniać nasze piękno. Jeżeli on musi zakrywać, to znaczy, że trzeba nad czymś popracować tutaj na twarzy. Może trzeba popracować nad
tym, że skóra jest bardzo delikatna, jest płytko unaczyniona i popracować i wzmocnić tą skórę, i popracować z pękającymi naczynkami, sprawić, że je wzmocnimy, używając już na poziomie mleczka oczyszczania produktów, na przykład z wyciągiem z kasztanowca zwyczajnego, który nam uszczelni te naczynka krwionośne. I mam nadzieję, że już coraz bliżej, jeżeli jeszcze nie podjęliście tej decyzji, to coraz bliżej jesteście tej decyzji. Dobra, piszę do Oli. Dobra, umówię się na konsultację online. W sumie, co mi szkodzi? Przecież to jest bezpłatne spotkanie. Dlaczego mam z tego nie skorzystać? Więc zapraszam Was, dziewczyny, serdecznie do tego. A ja już lecę z makijażem. Co my dzisiaj zrobimy? Nie wiem. Powiem Wam, że właśnie tak się zastanawiałam, ale chyba nie będę nic kombinować. Chyba po prostu zrobię to, co zawsze. I to jest też dziewczyna... Ojej, to nie ten podkład. Czekajcie, to jest 180, nie, to nie ten kolor. I warto mieć w swojej kosmetyczce, bo tak, chcemy pięknie wyglądać, nie chcemy za dużo czasu na to przeznaczać, tak? Naturalne, każda tak ma, ja też, dziewczyny. I dlatego bardzo warto mieć takiego swojego gotowca, bo może są tu babki, które mają dużo czasu i lubią przy makijażu spędzać godzinę, półtorej, choć powiem Wam, że ja nie znam takich kobiet, jak naprawdę setki kobiet już poznałam dzięki temu, że pracuję w takiej, a nie innej branży i... Na ogół słyszę, ja nie mam na to czasu. Dziewczyny, które już weszły do Ameryki, są zawsze w szoku. O, ja myślałam, że to będzie dłużej trwało, a tu się nagle okazuje, że pyk, pyk. I że już po 2 tygodniach, słuchaj, ja już widzę różnicę. To jest zawsze miód na moje serce. Przekładam sobie lustereczko i coś mi tu spadło. I co chciałam powiedzieć? Wyleciała mi z głowy. O matko, kocham ten efekt. Kocham to. Słuchajcie, lubię moją skórę bardzo, ale kiedy nałożę podkład i ona zaczyna być taka idealnie jednolita, to kocham ją jeszcze bardziej. Ja sobie przypomniałam, że kupiłam sobie takie super spineczki do włosów, żeby sobie je tutaj przy makijażu zabezpieczać. I gdzie są? No nie przy mnie. Dobra, dziewczyny, wyrównujemy ekspresowo koloryt skóry, podkład, zobaczcie, jak pięknie jest dopasowany, nic się nie odcina, ja używam podkładu rozświetlającego, dokładam sobie oczywiście korektora na te ciemne plamki pod oczami, na te takie przebijające fiolety, nakładam sobie też odrobinę korektora nakładam sobie, dziewczyny, również na powieki i ten korektor będzie również bazą na powieki, więc popatrzcie, ja mam tutaj takie fioletowe żyłki, no pewnie większość z nas ma, tak, o widzicie, przebijające, więc to wszystko sobie zasłonię tym korektorem i fajniej będzie potem wyglądał cień i cień będzie, nie będzie tak zmieniał koloru, tak, bo czy szminka, czy cień, jak dobieramy, to one zawsze troszeczkę dopasowują się do nas, czyli na każdej z nas mogą troszeczkę inaczej wyglądać, jest to związane chociażby z kolorem naszej powieki, tak, albo z tym, czy nałożymy na powiekę korektor, który zatuszuje cienie, zatuszuje przebijające żyłki. I to jest kolejny produkt, który kocham i ten moment bardzo lubię. Widzicie, to po prostu niewiele, bo ja oczywiście za każdym razem mam poczucie, że za dużo zakładam korektora, bo niewiele jego trzeba. Co jest ważne, dziewczyny, ten korektor nie obciąża tej delikatnej okolicy oka. Jak masz 20+, no to oczywiście dla Ciebie to nie ma takiego znaczenia. Ale dla nas babek 40+, które już mają tutaj troszeczkę zmarszczek, to ma znaczenie. To ma znaczenie, bo wtedy, jak sobie nałożymy produkt, który jest taki gęstszy, bardziej obciążający, to my sobie bardziej zaszkodzimy, niż dodamy tej świeżości. A zgodzicie się chyba, dziewczyny, ze mną, że co my chcemy uzyskać, robiąc makijaż? Chcemy
uzyskać taką świeżość, lekkość, żebyśmy wyglądały, jakbyśmy były super wypoczęte. Makijaż nam to daje. Czasem tam w środku jesteśmy mega zmęczone, ale nałożymy makijaż, popatrzymy się w lusterko i a, kurczę, super wyglądam. I od razu też inna energia. To jest ważne. To jest ważne i nie bagatelizujmy tego, kochane. I też chcę Was poprosić, żebyście pozapraszały fajne kobiety na nasze live, jeżeli czerpiecie tutaj wartość, jeżeli czujecie, że jest to dobra energia i jest tu zawsze jakieś dobre słowo, z którym można wyjść i nie tylko zainspirować się makijażem, ale też zainspirować się właśnie fajnym tekstem, który można sobie wziąć dla siebie na dłużej. Dzisiaj używam sobie pudru transparentnego, a to ciekawe, używam pudru transparentnego, ale przygotowałam sobie przed spotkaniem, że dzisiaj użyję innego pudru. No właśnie. To tak jak w życiu, nie? Czasem sobie coś planujemy, a potem wychodzi jak wychodzi i trzeba mieć do tego luz i powiedzieć, okej, widocznie tak miało być, nie? Dobra, mamy to, mamy. Na wszystkie hejty, które się od czasu do czasu pojawiają, na przykład na YouTubie, to chciałam powiedzieć, nie jestem wizażystką, jestem kobietą, która lubi się malować, która uczy zwykłe kobiety, jak nie spędzić przed lusterkiem godziny, a dodać sobie fajnego wyglądu i pokazuje, że ten makijaż nie jest trudny, że jest prosty, że makijaż, którego ja uczę, to jest taki właśnie makijaż codzienny, który zmienia naszą codzienność, który koloruje naszą codzienność. I staram się też, dziewczyny, Wam przemycić w tym wszystkim, co robię, trochę luzu do życia, bo wiem, jak ciężko jest, kiedy jesteśmy tak spięte, a my, Polki, jesteśmy ogromnie spięte. Sama należałam do tej partii spiętych matek Polek, które chcą, żeby wszystko było idealne, kiedy zrozumiałam, że nigdy w życiu nie będzie wszystko idealne i zawsze ktoś będzie miał o coś do mnie pretensje. Zrozumiałam, że by zaglądnąć tam do środka i zapytać siebie, ale czego Ty, Ola, chcesz? Więc jak będziecie oglądać, to ja proszę Cię, zadaj sobie pytanie, czego Ty chcesz? Nie tego, co oczekuje świat, mąż, ludzie, mama, teściowa, koleżanka, przyjaciółka, dzieci, tylko czego Ty chcesz. I idź za tym sercem, za tym głosem serca i rób te rzeczy, bo uwierz mi, że jak zaczniesz robić te rzeczy, to będziesz fajniejszą mamą, fajniejszą siostrą, fajniejszą żoną, fajniejszą przyjaciółką. Szczęśliwe kobiety to jest coś, czego temu światu potrzeba. Bo to, że my potrafimy, dziewczyny, zrobić wszystko, to wie każdy. Ale potrafimy zrobić wszystko, kiedy zadbamy o zasoby, z których czerpiemy. Dziewczyny, mam taką paletkę, coś z niej wyczaruję. I zaraz Wam powiem dokładnie co, bo nie wiem, bo mam dzisiaj taki flow. Wstałam o poranku, zrobiłam parę cudownych momentów dla siebie, poćwiczyłam, wypiłam sobie wodę z octem, bo ona dobrze robi na nasze jelitka. Wypiłam sobie rumianek, który też fantastycznie działa na nas. I to są takie drobne nawyki. Drobne nawyki, które zmieniają naszą rzeczywistość. I uwierzcie mi, dziewczyny, one zmieniają naszą rzeczywistość. Powtarzane każdego dnia, codziennie. Zaczynasz czuć się inaczej, zaczynasz myśleć inaczej, zaczyna się po prostu inaczej w Twoim życiu dziać. Kocham te cienie. Zobaczcie, dziewczyny. Niewielka ilość, a już oko się zmienia. I oczywiście użyłam pędzelka, którego miałam nie użyć. Dlaczego? Dlatego, że on miał być do jasnych cieni. No ale nic. Całe szczęście to można umyć. Całe szczęście. Zaraz można wyszorować pędzle. Widzicie, jak się zmienia oko? To jest efekt podniesienie opadającej powieki, bo ona nieuchronnie, każdej z nas zacznie prędzej czy później opadać. Żeby zaczęła opadać później, to, dziewczyny, polecam Wam krem, który jest dedykowany właśnie opadającej powiece. Pokazywałam go chyba nawet wczoraj na live'ie. No już nie wiem.
Rozblenduję sobie to, rozetrzę, rozetrę, rozdymkuję. Można tutaj wiele określeń użyć. I na dobrą sprawę, dla wielu z Was mogłaby wyjść to już wersja. Robimy coś więcej, dziewczyny, czy dzisiaj idziemy w taki minimalizm? Nałożę brązer, rozświetlacz i róż i zobaczycie, jak się to też zmienia. Bo właśnie makijażu, a nawet wiecie, co dzisiaj zrobię? Nałożę sobie dzisiaj tylko róż. Nałożę sobie dzisiaj tylko róż i nałożę sobie odrobinę rozświetlacza. Będę miała taki... Ej, dziewczyny, robię dzisiaj taki makijaż. Nie robię nic więcej. Wiem, co sobie dodam. Dodam sobie tylko mocnego brązowego, nie brązowego, tylko tego takiego bakłażanowego cienia w zewnętrznym kąciku. O, zobaczcie. I nałożę go również na dolną powiekę. Patrzcie się, co się wydarzyło, jak oko się zmieniło, co? To jest fajny patent, dziewczyny, dla Was, jeżeli macie poczucie, że nie umiesz robić kresek. To pędzelek ścięty i zobaczcie, jak on fajnie robi kreskę. I tak dzisiaj zrobię ten makijaż. Co Wy na to, dziewczyny? Robimy taki minimalizm, zaraz domalujemy rzęsy, a rzęsy robią świetną robotę w makijażu. Wcale jak dołożyłam tą kreskę, to on nie wygląda tak minimalnie, a widziałyście, że to zrobiłam w 3 minuty. Kreskę zrobiłam w parę sekund, tak w ogóle. Tuż do rzęs. Na tuszowaniu się trzeba skupić, więc cisza. Troszkę wytuszujemy dolne. Na usta nałożę błyszczyk i świetny makijaż. Dla jednych na wyjście do pracy, do biura, dla innych do pracy w domu. I ciekawa jestem, czy są tu dziewczyny, które pracują w domu, bo chciałam Was też tutaj zainspirować, żeby ta praca w domu nie była dla Was pracą w tartych ciuchach, w rozciągniętych dresach, tylko właśnie, żebyście się super obrały, nawet na sportowo, ale wiecie, nawet jak ubierzemy się na sportowo, ale w takie sportowe ciuchy, które lubimy, czyli na przykład fajną bluzę, fajne dżinsy, to mamy plus 100 do samopoczucia. Co ja dzisiaj nakładam? Dzisiaj nakładam błyszczyk. Ale taki błyszczyk. W borówkowym kolorze. Piękny jest. Ostatnio się w nim zakochałam. Lubię te moje miłości, lubię to, że mam dostęp do tak szerokiej gamy produktów, bo co chwilę mogę tymi swoimi zabawkami się bawić. No i jak, dziewczyny? Mi się podoba. Tu jeszcze taka niewyraźna, ale tu już jest fajnie, tu już jest Ola. Dziewczyny, drugą połóweczkę zrobię szybko na rolce, żebyście miały właśnie w 30 sekund podgląd, jak się wymalować, więc zaobserwujcie koniecznie konto i jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie codziennie na krótkie, inspirujące spotkania, filmiki. Zostawcie mi serducho, jeśli makijaż Wam się podobał. Zostawcie mi też jakąś wiadomość. Dla mnie to jest zawsze super, kiedy wiem, co Wy czujecie, jak oglądacie, bo te filmy, te live'y są dla Was. Popatrzcie, jak inaczej oko wygląda. Niby nieduża zmiana, a jednak bardzo duża. Trzymajcie się, buziaki, do jutra, pa!